Dzień dobry Państwu, nazywam się Magda Kowalewska i na co dzień pracuję w banku BNP Paribas w Warszawie, gdzie jestem analitykiem rynku. Dzisiaj kilka słów na temat tego, co ostatnio dzieje się na rynku drobiu i jakie są perspektywy tej sytuacji. Trzeba przyznać, że ostatnie 2 lata to czas ogromnych zmian, bo mieliśmy COVID, potem wzrost surowców rolnych, gazu, nawozów, kosztów produkcji roślinnej, a w konsekwencji również kosztów produkcji zwierzęcej, co powodowało, że wszystkie surowce rolne na świecie drożały. Widzimy tutaj indeks cen żywności FAO, który podążał za tymi zmianami społeczno-gospodarczymi i który osiągnął rekordową wartość w kwietniu tego roku, oczywiście częściowo pokłosiem wybuchu wojny w Ukrainie. W kwietniu tego roku zarówno sam indeks cen żywności FAO, jak i te składowe indeksy, szczególnie zbóż i roślin oleistych, osiągnęły rekordowe poziomy nienotowane od początku prowadzenia tych notowań, czyli od lat 60. ubiegłego wieku, co powoduje, że można powiedzieć, że w zasadzie wszystko na świecie zdrożało, wszystkie podstawowe produkty żywnościowe, surowce żywnościowe są po prostu drogie. No i teraz zobaczmy, jak na tym tle kształtuje się i kształtował się rynek drobiu. I tutaj trzeba podkreślić, że na rynku drobiu mamy trzy główne takie trzech głównych graczy, Stany Zjednoczone, no i Unia Europejska tutaj akurat w produkcji, ale w handlu liczą się tak naprawdę Stany Zjednoczone, Brazylia i Unia Europejska. Według prognoz analityków amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w tym roku oczekuje się, że globalna produkcja drobiowego mięsa kurcząt broilerów będzie w zasadzie na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, 101 milionów ton. Natomiast widzimy zmiany po stronie handlu, dlatego że chociaż wolumen handlu wzrośnie jedynie o niespełna 1,5%, to widzimy, że zmienia się struktura i tutaj szczególnie Brazylia umacnia swoją pozycję na rynku międzynarodowym, zwiększając wolumen eksportowanego mięsa drobiowego do 4,6 milionów ton w tym roku. No i tutaj jeśli chodzi o pozostałych graczy, widzimy, że w przypadku Unii Europejskiej oczekiwany jest spadek wywozów produktów drobiowych, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych te wartości pozostaną w zasadzie na podobnym poziomie. W przypadku Unii Europejskiej Amerykanie jeszcze w lipcu szacowali, że spadek eksportu produktów drobiowych z całego terytorium Unii wyniesie około 9%, natomiast nieco inne spojrzenie już w sierpniu prezentowała Komisja Europejska, bo o ile prognozy Komisji Europejskiej są spójne z prognozami amerykańskimi i oczekuje się również jakby utrzymania poziomów produkcji z roku ubiegłego. O tyle w przypadku eksportu tutaj jakby Komisja Europejska zakłada, że ten eksport pozostanie również na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Natomiast zwiększy się import i tutaj szczególnie ze względu na wzrost zapotrzebowania ze strony food service'u, a także odbudowę Horeki, tych dwóch kanałów dystrybucji czy sprzedaży drobiu. Oczekujemy, że w tym roku ten import zwiększy się o około 16%, natomiast te 0,83 miliona ton to nadal będzie mniej niż jeszcze przed okresem covidowym, także tutaj nie należy spodziewać się, że to jest jakiś taki ponadnaturalny wystrzał. Jeśli chodzi o handel unijny, to co jest takim bardzo gorącym tematem w ostatnich miesiącach, to zniesienie ceł i kontyngentów na import produktów drobiowych z terytorium Ukrainy. No i trzeba powiedzieć, że tutaj ukraińscy eksporterzy wykorzystują to nowe prawo i w czerwcu, bo od czerwca obowiązuje zniesienie ceł, w czerwcu padł rekord, jeśli chodzi o produkty drobiowe, które zostały wyeksportowane z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, 24 tysiące ton. W kolejnych miesiącach można powiedzieć, że była stabilizacja tych wolumenów, ale oczekuje się znacznego zwiększenia wywozu mięsa drobiowego z Ukrainy do Unii w tym roku. Najwięcej oczywiście importuje Holandia, ale również Polska i Węgry. To są te
te trzy kraje, które najwięcej kupują z Ukrainy. No i oczywiście jak na razie trudno jest przewidzieć długofalowe skutki tego rozwiązania, natomiast no tutaj już też branża zgłasza swoje obawy o rentowność i o ceny produktów na rynku unijnym. Oczywiście na rynku drobiu w całej Unii Europejskiej to, co jest takim jednym z większych wyzwań, to grypa ptaków. I w tym roku ta grypa ptaków dotknęła nie tylko Polskę, ale również Francję, Włochy, Węgry, Rumunię. Tutaj mamy mapę po lewej stronie krajów unijnych, ale też po prawej stronie mapę Wielkiej Brytanii, dlatego że również Wielka Brytania została dotknięta wirusem grypy ptaków. Wirus grypy ptaków jest czymś, z czym my w Polsce no, borykamy się już od wielu lat. W zeszłym roku, w 2021, mieliśmy rekordowy poziom ognisk, ponad 300, co spowodowało duże problemy w eksporcie, ale też w stadach reprodukcyjnych. Natomiast w tym roku można powiedzieć, że w Polsce mieliśmy te ogniska, ale było ich znacznie mniej, ponad 30, także w zasadzie o 1/10 mniej niż w roku ubiegłym. W tym roku takim krajem unijnym, który w największym stopniu boryka się z problemem grypy ptaków, jest Francja. No i tutaj duże regiony produkcyjne zostały dotknięte grypą ptaków, co spowodowało zmniejszenie produkcji, zmniejszenie ubojów przemysłowych. Widzimy wyraźnie niebieską linię, to są uboje przemysłowe właśnie we Francji. Te uboje, szczególnie w tych miesiącach wiosennych, spadały. No i w lipcu tego roku wyniosły 110 tysięcy ton. Natomiast na tym korzystała między innymi Polska, dlatego że w tym samym okresie, kiedy we Francji zmniejszała się produkcja, w Polsce obserwowaliśmy odwrotny trend i w czerwcu tego roku mieliśmy 244 tysiące ton jakby uboju mięsa drobiowego. Ceny unijne, ceny na rynku unijnym podążają za tym, co dzieje się w przestrzeni społeczno-gospodarczej i za tymi tendencjami, które obserwujemy na rynku unijnym i na rynku światowym. I widzieliśmy tutaj ten wyraźny spadek cen po COVID-zie czy w okresie COVID-owym, gdzie te ceny znajdowały się znacznie poniżej średniej wieloletniej, natomiast już rok 2021 przyniósł nam odbicie cen, a w tym roku te ceny, szczególnie w pierwszej połowie roku, utrzymywały się w takim silnym trendzie wzrostowym, mocno wzmocnionym w marcu, kiedy jakby po wybuchu wojny w Ukrainie. No a ostatnie miesiące to jest okres już stabilizacji cen. Tutaj widzimy, że te ceny ustabilizowały się jednak na wysokim poziomie i w sierpniu tego roku były o 1/3 większe, wyższe niż przed rokiem. Polska jest największym producentem drobiu w Unii. Odpowiadamy za 1/5 unijnej produkcji, więc no też wszystko to, co dzieje się na rynku unijnym, ma swoje przełożenie na sytuację rynkową w Polsce. I widzimy, że tutaj wstawienia kurcząt broilerów w trakcie tego okresu covidowego, ale też w ubiegłym roku ze względu na grypę ptaków, charakteryzowały się taką znaczną zmiennością. Natomiast w tym roku tutaj w zasadzie od lutego widzimy taką tendencję wzrostową i te wstawienia w poszczególnych miesiącach są wyższe od przeciętnych w latach 2017-2019, czyli w okresie przedcovidowym, ale też są wyższe niż w roku ubiegłym. To jest ta czerwona linia na prawym wykresie i w maju tego roku, to jako ciekawostka, padł rekord wstawień, 132 miliony sztuk kurcząt broilerów wstawiono do polskich kurników, a łącznie w okresie pierwszych 7 miesięcy tego roku te wstawienia wyniosły 865 milionów piskląt i były o 12% większe niż przed rokiem. Pomimo takiego wzrostu produkcji, ze względu na to, co dzieje się też w całej Unii,
Ceny skupu kurcząt brojlerów pozostają na relatywnie wysokim poziomie i w zasadzie ta tendencja jest podobna jak w całej Unii, czyli mieliśmy silny wzrost na początku tego roku i potem już taką stabilizację, ale na wysokim poziomie. W sierpniu tego roku przeciętnie za kurczęta brojlery płacono około 6 zł 8 groszy, czyli o 46% więcej niż przed rokiem. No ale oczywiście jednocześnie drożały zboża, drożały surowce paszowe, no i drożały też same pasze dla kurcząt. W lipcu to są ostatnie dostępne dane. Przeciętnie za kilogram paszy grower finisher dla kurcząt brojlerów płacono 2,36 zł, czyli to było o 41% więcej niż przed rokiem. Rzeczywiście te wzrosty kosztów produkcji są zauważalne, odczuwalne, ale należy brać pod uwagę inflację, zarówno jakby analizując poziom cen skupu, jak i cen pasz. Paradoksalnie, pomimo tak silnych wzrostów kosztów produkcji, rentowność tej produkcji utrzymywała się powyżej średniej wieloletniej i tutaj szczególnie w ostatnich miesiącach widzimy taką stabilizację relacji cen żywca do cen pasza. To jest taka podstawowa miara rentowności czy opłacalności tej produkcji. W związku z tym można powiedzieć, że sytuacja hodowców pomimo silnego wzrostu kosztów produkcji pozostaje dobra. Dlaczego tutaj na rynku drobiu w Polsce obserwujemy efektywne działanie mechanizmu transmisji cen w łańcuchu wartości produkcji drobiu, co oznacza, że wzrostom cen pasz towarzyszyły relatywnie szybkie wzrosty cen żywca, a także cen mięsa w ubojniach, w przetwórniach oraz produktów drobiowych na półkach sklepowych. I tutaj szczególnie właśnie w drobiu to widać. Drób był tą kategorią w cenach detalicznych, która w koszyku żywnościowym, tym inflacyjnym koszyku żywnościowym drożała najsilniej, charakteryzowała się najwyższą dynamiką wzrostu obok tłuszczy. Także to pozwoliło na taką dosyć szybką reakcję cen detalicznych na wzrosty kosztów produkcji. No i zobaczmy, jak na tym tle kształtowały się wyniki przetwórstwa mięsa drobiowego. Mamy dane za pierwsze półrocze 2022 roku i widzimy tutaj silny wzrost przychodów w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo, które wyniosły 128 milionów złotych przeciętnie, średnio, ale to, co zwraca uwagę jeszcze bardziej, to wzrost rentowności EBITDA, która po pierwszym półroczu wyniosła 6,7%, bo to jest skok o ponad 2 punkty procentowe w odniesieniu do analogicznego okresu przed rokiem. No oczywiście te marże utrzymywały się nieco poniżej przeciętnej dla branży spożywczej, bo ta przeciętna dla branży spożywczej to około 8%, ale proszę zauważyć, że no tutaj przeciętnie w branży spożywczej widzimy, że ta marżowość jest taka bardzo stabilna, między 7 a 8%. Natomiast w przypadku przetwórstwa drobiu mieliśmy bardzo trudny 2020 rok, gdzie ta rentowność zmniejszyła się przeciętnie do 3,2%. Potem mieliśmy poprawę w 2021 roku, no a w ten rok, czy ta pierwsza połowa tego roku przyniosła nam taką bardzo, bardzo znaczącą i istotną poprawę rentowności, co oczywiście cieszy przetwórców. Dla polskiego rynku drobiu najważniejszym kanałem dystrybucji czy kanałem sprzedaży jest eksport, dlatego że ponad połowa wyprodukowanego w Polsce drobiu trafia za granicę, głównie do Unii Europejskiej, ale też coraz więcej wysyłamy do krajów trzecich, szczególnie tutaj z apetytem patrzymy na Azję czy kraje afrykańskie. Natomiast ubiegły rok po raz pierwszy w ciągu ostatnich 10 lat przyniósł nam spadek wolumenu eksportowanego mięsa. To był 2% spadek rok do roku. Natomiast w tym roku widzimy, że tutaj znowu ten trend wzrostowy powrócił i mieliśmy po pierwszych 7 miesiącach tego roku 8%
wzrost wolumenu eksportowanego mięsa i podrobów drobiowych, ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to aż 60% wzrost wartości eksportu mięsa drobiowego, no co w przeliczeniu na jakby jednostkową cenę no pokazuje wyraźną poprawę. Wartość eksportu mięsa drobiowego po pierwszych 7 miesiącach to ponad 2 miliardy euro. Polskiemu eksportowi drobiu sprzyja nie tylko sytuacja na rynku drobiu, ale też no tutaj kurs euro wobec złotówki, co też zachęca importerów unijnych do większych zakupów właśnie z Polski. Na koniec jeszcze spójrzmy na stronę konsumenta, na stronę popytową. I tutaj w przypadku polskich konsumentów nadal najpopularniejszym gatunkiem mięsa jest wieprzowina, zjadamy jej około 40 kg. Natomiast w ostatnich latach widać taką substytucję, zamianę mięsa czerwonego na mięso drobiowe i tutaj rzeczywiście w przypadku mięsa drobiowego widzieliśmy coraz większe zainteresowanie konsumentów. Natomiast ten rok jest takim dosyć szczególnym, dlatego że z jednej strony widzimy już w ostatnich 5 latach redukcję spożycia mięsa w ogóle ze względu na kwestie klimatu, ze względu na kwestie zdrowotne, zmianę preferencji żywnościowych, ale w tym roku dodatkowo ze względu na inflację, wzrost kosztów życia, spadek dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, no i też po prostu wzrosty cen żywności. Widzimy, że tutaj oczekiwany jest spadek spożycia mięsa ogółem, głównie mięsa wieprzowego, ale również spożycia mięsa drobiowego, to będzie około 0,5 kg, tak prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Natomiast wydaje się, że i tak mięso drobiowe, chociaż mocno zdrożało, tak jak pokazywałam na poprzednich wykresach, to nadal pozostanie relatywnie tanim źródłem białka zwierzęcego i będzie nadal tańsze niż wołowina czy nawet wieprzowina, co będzie sprzyjać jakby najmniejszemu ograniczaniu konsumpcji drobiu spośród tych wszystkich głównych gatunków mięsa. Z mojej strony tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne sonary.